Statystyki pokazują, że co roku na przejazdach kolejowych dochodzi do około 200 wypadków, w których ginie mnóstwo osób. W większości wina leży po stronie kierowców. Przyznam, że bardzo mnie to zastanawia i nie rozumiem tego, jak to jest, że dojeżdżając do rogatek, pomimo sygnalizacji, pomimo różnego rodzaju zabezpieczeń, jest nas jakaś taka pokusa, czy może raczej bezmyślność, żeby mimo wszystko nie słuchać się tych nakazów, przepisów i przejechać, zaryzykować. Dlaczego się tak dzieje w takim razie? No bo taka jest natura ludzka. My bardzo często zachowujemy się w taki sposób, żeby pokazać swoją własną niezależność. Nawet wtedy, kiedy może się to skończyć dla nas źle, groźnie. Tak jak pan trafnie powiedział, mamy wszystkie sygnały ostrzegające przed wjazdem na torowisko, bo to jest taki specjalny typ skrzyżowania, droga z torowiskiem, gdzie powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Tymczasem te 200 wypadków na przejazdach kolejowych to nie dlatego, że te skrzyżowania są źle zabezpieczone, tylko właśnie dlatego, że ci, którzy podejmują pewne decyzje, a w tym wypadku kierowcy, podejmują te decyzje wbrew zdrowemu rozsądkowi. Są to świadome decyzje, które mają pokazać moją wyjątkowość. Każdy chce gdzieś zająć dość wysoką pozycję w hierarchii społecznej. Im trudniejsza sytuacja, przejazd kolejowy jest taką trudną sytuacją, to i lekceważenie wtedy pewnych zasad zachowania się na przejeździe kolejowym, tym więcej, jeżeli nie szacunku do siebie samego, to takiego poczucia, mnie wolno, ja jestem tym lepszy, to inni mają czekać. Nasze zachowanie w ruchu drogowym pokazuje to, jacy jesteśmy naprawdę. Pokaż mi, jak jeździsz, a powiem ci, kim jesteś. To jest lustro, w którym my sami się widzimy. To jest lustro, w którym odbija się nasza natura. Proszę zwrócić uwagę, że osoby, u których jest wysoki poziom takiej tendencji do zachowań ryzykownych, czy duża impulsywność, to są te osoby, które właśnie będą łamały normy, reguły i zasady i na przejeździe kolejowym, i to bez względu na to, czy występują w roli kierowcy, czy rowerzysty, czy pieszego. Jak często niekiedy piesi przebiegają tuż przed pociągiem, bo on zdąży, prawda? Później w trakcie różnych badań okazuje się, że tego typu właśnie zachowania to są zachowania, które są charakterystyczne dla pewnego typu osobowościowo-temperamentalnego.